bardzo ważne jest to, że współpracujemy z najlepszymi naukowcami z całego świata. And one of them is our beloved and invited to the Poland again, Mr. Dr. Paul Clayton. Jednym z nich jest właśnie nasz kochany gość po raz kolejny w Polsce, Dr. Paul Clayton. And I would like to invite him on the stage to make our presentation. Thank you. I teraz zapraszam go na scenę, żeby podzielić się swoim wykładem. Over the last 10 years, I would say, we have seen a move in medicine towards evidence-based medicine, which we call EBM. W ciągu ostatnich 10 lat widzimy taką tendencję narastającą w medycynie, którą nazywamy EBM, czyli evidence-based medicine, czyli medycyna oparta na dowodach. 10 years ago, 20 years ago, no one thought that nutrition was important, and so many supplement companies brought out all kinds of products. Jeszcze 20 lat temu nikt nie zastanawiał się nad tym, czy żywienie ma jakieś przełożenie na zdrowie, jakieś istotne, więc wszystkie suplementy wypuszczane na rynek były tylko motywowane komercyjnie. But the scientific literature showing the relationships between nutrition and health is now so large that we must move. We have an ethical duty to move towards evidence-based nutrition. Ale ponieważ narosła taka liczba badań, dokumentów naukowych, które wykazywały ponad wszelką wątpliwość związek i znaczenie tego związku między żywieniem a zdrowiem, że w tym momencie to jest nasz obowiązek etyczny, żeby kierować się właśnie w stronę tej medycyny udowodnionej i sprawdzonej naukowo. And as our ideas about nutrition change, the old companies that have been working in this area will die. Jeżeli ta tendencja zacznie narastać, jeżeli uda nam się doprowadzić do tej zmiany, to te stare firmy będą musiały wymrzeć. This is why in Northern Europe, Zinzino is now replacing Herbalife at the top of that sector. Dlatego właśnie w Europie Północnej dzisiaj Zinzino zastępuje firmy takie jak Herbalife w czołówkach firm najszybciej się rozwijających. I have to work. With my academic colleagues at Oxford, and they are really the leading scientists in the Western world. Na co dzień współpracuję z moimi kolegami w Oxfordzie. To jest, jak wiadomo, czołówka światowych naukowców. I will be honest with you. I'm not at the top of the academic pyramid. I mówię uczciwie, nie jestem na szczycie tej całej piramidy naukowej. But I'm close enough to the top that I know those people. They are my friends. I have dinner with them. Talk to them, shake their hands. Ale jestem z nimi na tyle blisko, tak często się przyjaźnimy, tak często spotykamy, rozmawiamy, pijemy razem kawę i tak dalej, że naprawdę wiem, co to za ludzie. I have to be able to defend the work that I do to my peers. I muszę być zdolnym, muszę potrafić udowodnić, obronić swoje tezy wobec tych właśnie kolegów. And working with Zinzino, I am able to do that. I mogę to zrobić właśnie współpracując z Zinzino. We make no compromises. Our approaches, our formulations, our products are derived from the best science available. A tutaj nie idziemy na żadne kompromisy. Wszystkie receptury, wszystkie produkty bazują na najnowszych, najlepiej sprawdzonych osiągnięciach naukowych. And what some of my colleagues, some of the most famous professors in the world say to me now is that they envy. I tak się złożyło, że ostatnio ilość tych moich utytułowanych kolegów powiedziało, że mi tego zazdrości. They say to me that at last we are starting to take the science that we talk about in the university and we're starting to apply it to public health and we're the first company to do this. Mówią, że nareszcie dochodzi do czegoś takiego, że te wszystkie osiągnięcia naukowe nie zostają gdzieś tam w bibliotece, w rejestrze laboratorium, tylko zaczynają być wprowadzane, wcielane w życie w dziedzinie zdrowia publicznego i że jesteśmy pierwszą firmą, która to robi. And they regard this as being extremely critically important for world health today. I uważają, że jest to niezwykle, niezwykle istotne dla zdrowia ludzi na całym świecie. Why? Because pharmaceutical 20th century medicine has been a profound failure. Dlatego, że niestety medycyna dwudziestowieczna okazała się w bardzo dużej mierze ogromną porażką. I know that we have some doctors here today, but I do not wish to criticize you. Wiem, że mamy tutaj kilkoro lekarzy w Państwa gronie. Nie chcę Państwa krytykować, nie o to chodzi. But you must admit that despite the investment of a lot of money and a great deal of clinical and
scientific expertise. All the pharmaceutical products we have done nothing to improve public health. Ale musicie Państwo przyznać, że niezależnie od gigantycznych inwestycji, jakie się dokonały, ogromnej ilości badań naukowych, badań klinicznych, medycyna w XX wieku nie przełożyła się na ewidentną poprawę zdrowia publicznego. Some of you have seen this slide before, but for those who haven't, I simply want to say that the incidence of chronic degenerative disease has increased very dramatically over the last half century, even more so if you go back to 1900. Niektórzy z Państwa już widzieli ten slajd, który zaraz włączymy, ale chcę tylko powiedzieć dla tych, którzy nie wiedzą, co chodzi, że przedstawi on skalę, w jakiej wzrosła ilość chorób przewlekłych w XX wieku. In fact, not only have these diseases become more prevalent, in many cases, the age of onset has decreased. We see them occurring in younger and younger groups of patients. W bardzo wielu przypadkach nie chodzi tylko tutaj o szersze występowanie tych schorzeń, ale to, że dotykają one coraz młodszych grup wiekowych. Podam tylko jeden przykład, mógłbym wiele, cukrzyca typu drugiego. Kiedy studiowałem medycynę, to była choroba ludzi starszych. We now see it appearing in young people. We see it appearing in teenagers, even in some cases in preteens. Dzisiaj spotykamy ją nawet u nastolatków, a są przypadki, że dzieci przed 10 rokiem życia również na nią cierpią. I'll give you one more example, and that is the dementias. Here too we have seen a dramatic reduction in the age of onset. Drugi przykład, demencja. Tutaj również zauważamy drastyczne obniżenie się tego wieku, w którym może się pojawić taki problem. When I was at medical school, we would expect to see dementia emerging in, let's say, the 7th decade of life. Kiedy studiowałem medycynę, można było się spodziewać demencji, nie wiem, no może w 7 dekadzie życia. Dzisiaj już w 4 dekadzie zauważamy pierwsze oznaki. And the frequency of death in the elderly due to neurodegenerative disease has increased incredibly rapidly. Bardzo znacząco wzrosła śmiertelność na choroby degeneracyjne związane z układem nerwowym. In the last 20 years it has increased 3 times in elderly men and 5 times in elderly women. W ciągu ostatnich 10 lat stwierdzono 3-krotny wzrost u starszych mężczyzn i 5-krotny wzrost śmiertelności u starszych kobiet na właśnie takie choroby. This is telling us that we have created for ourselves a very toxic living environment. A to jest dowód na to, że żyjemy stworzonym przez nas coraz bardziej toksycznym środowisku. It is telling us more than that. I więcej. It is telling us that the diseases of civilization, that the phenomenology of aging is no longer biological. To jest dowód na to, że choroby cywilizacyjne, problem starzenia się nie jest już problemem czysto naturalnym, czysto takim wynikającym z naszego organizmu. The aging process itself has been accelerated. Proces starzenia ulega coraz większemu przyspieszeniu. What I will show you today is why we think this has happened and how we believe we can reverse it. To, co dzisiaj chcę Wam pokazać, to jest to, co naszym zdaniem jest tego przyczyną i jak w naszej opinii można z tym problemem walczyć. Now this is a part of the problem. I'm talking about the motor car, the internal combustion engine. To jest część problemu. Silnik spalinowy. This kind of technology and other labor-saving technology makes it possible for us to live at a very low level of physical activity. Jest to tylko jedno z wielu osiągnięć techniki, które pozwala nam żyć bardzo oszczędnie, jeżeli chodzi o naszą własną energię. We have become very sedentary. Prowadzimy wyjątkowo siedzący tryb życia. Our levels of physical activity today allow us, many of us, to live at approximately 2000 calories a day. Nasz tryb życia pozwala nam przeżyć przy mniej więcej 2000 kalorii dziennie. This is actually quite close to basal metabolic rate. A to jest bardzo blisko tego podstawowego poziomu, jakiego potrzebuje nasz metabolizm.
And it represents a very significant difference from our great-grandparents, who were running at least twice that many calories a day. They were much more physically active. A nasi przodkowie potrzebowali dziennie prawie dwa razy tyle kalorii, ponieważ prowadzili dużo bardziej aktywny, dużo bardziej ruchliwy tryb życia. So, because we are so inactive, our intakes of food have also become less. We eat much less food than our great-grandparents used to eat. Więc ze względu na ten tryb życia jemy znacznie mniej niż nasi przodkowie. So, why do we have such a problem with people who are overweight and obese? It's a paradox. Więc dlaczego, tutaj się pojawia paradoks, mamy tak wielki problem otyłości i nadwagi? It is because of this small gap here. Ze względu na różnicę poziomów między tymi dwiema krzywymi. We're eating historically very little, but we're eating just a little bit too much. Jemy mniej niż nasi przodkowie, ale w dalszym ciągu za dużo. And we're eating on average about 150-200 calories a day more than we need. I przeciętnie jemy 150-200 kalorii dziennie powyżej tego, czego potrzebuje nasz organizm. And this is partly the responsibility of the food industry, who have produced processed foods which are very high in calories and which are designed to make us eat more. I to jest po części efekt działania branży spożywczej, która opracowała produkty wysoko przetworzone o znacznej zawartości kalorii i opracowane w ten sposób, żeby budziły w nas jeszcze większe poczucie głodu. And so it becomes a question of simple arithmetic. Więc staje się to po prostu kwestią arytmetyczną. If we're eating 150 calories a day too much, that is 1000 calories a week too much. Jeżeli dziennie ta nadwyżka to jest 150 kalorii, tygodniowo to już jest 1000. 50,000 calories a year too much. 50 tysięcy kalorii rocznie. And so with time we become heavier, even although we are eating much less than we used to. That's the paradox. I z czasem stajemy się coraz ciężsi, coraz bardziej otyli, chociaż w dalszym ciągu jemy mniej niż nasi przodkowie. That is part of the problem. To jedynie część problemu. The other part of the problem is the foods that we are eating. Druga część problemu to jest żywność, którą spożywamy. So remember, we are eating much less than our great grandparents used to do, and the foods that we are eating, many of them have much less nutrients than the food our great grandparents used to eat. I chociaż jemy znacznie mniej niż nasi przodkowie, to ta żywność, którą spożywamy, ma jeszcze mniej wartości odżywczych. Here's another example of that same dietary change. What this shows is the increase in our intake of sugar. To jest kolejny przykład zmian, jakich doświadczamy w żywieniu. Wzrost zawartości cukru. Not just the sugar that we add to our coffee and tea, but the sugar that the food industry puts into so many of our processed foods. I tu nie chodzi oczywiście tylko o cukier, który się sypie do kawy czy herbaty, ale przede wszystkim o cukier, który jest zawarty w tych już przetworzonych produktach. And what is sugar? It is empty calories. Calories and no nutrients. Cukier to są puste kalorie, bez żadnych dodatkowych wartości odżywczych. So this has created a situation where even although many of us are heavy or obese, inside we are starving. I chociaż wielu z nas może mieć przekonanie, że cierpią na nadwagę, są otyli, to tak naprawdę wewnętrznie nasz organizm jest niedożywiony. So my colleagues at Oxford and colleagues at universities and research centers all over the world now agree. Almost everybody has malnutrition. I dzisiaj moi koledzy z Oxfordu i naukowcy z całego świata praktycznie zgadzają się co do tego, że niezależnie od tego, ile jemy, prawie 100% populacji świata jest niedożywionych. When we analyze what people are actually eating, we can see that they are depleted in almost every vitamin, every mineral, in every fiber, in every essential fatty acid, and in all of the phytonutrients. Jak się okazuje, przy dokładnych analizach brakuje nam praktycznie każdego rodzaju witamin, minerałów, błonnika, kwasów tłuszczowych itd. And here you can see that the World Health Organization agrees. Światowa Organizacja Zdrowia, jak widać tutaj, również podziela to zdanie. In fact, this problem is now so severe that the US Institute of Health Metrics and Evaluation now says poor diet
is the biggest cause of early death all over the world. Problem przybrał taki rozmiar, że nawet amerykański Instytut Metryki i Oceny Zdrowia przyznaje oficjalnie, że niewłaściwa dieta jest największym powodem śmiertelności na świecie, przedwczesnej śmiertelności. And who is responsible for this? Kto za to odpowiada? Who is responsible for so much unnecessary early death? Kto odpowiada za tą zwiększoną śmiertelność? It is Nestle. Nestle? Kolos? Unilever. All of the major food production facilities are contributing to our intoxication. Wszystkie większe firmy w tej branży przyczyniają się do tego, że żywimy się coraz bardziej toksyczną żywnością. And now we can begin to understand why this diet is killing so many of us. It is because this is a diet, this is a nutritional profile which causes chronic inflammation. Teraz możemy zrozumieć, dlaczego taka dieta przekłada się na problemy zdrowotne. Ponieważ jej skład wywołuje w organizmie chroniczne stany zapalne. Now this is not just me telling you this, but really there are tens of thousands of clinical scientists all over the world who now understand that it is not oxidative stress, that's what we used to believe, but chronic inflammation, which is at the core of almost every significant disease state. I dzisiaj naukowcy zgadzają się, że podstawowym problemem, z jakim mierzy się nasz organizm, jest właśnie ten chroniczny stan zapalny. Nie stres oksydacyjny, jak myśleliśmy do tej pory. So why is it that the medical profession does not yet understand this? And the answer is that many of the medical profession, with the exception of the doctors who are here, still believe in a 20th century model of health. Problem jest niestety taki, że dlaczego dzisiejsza medycyna nie dostrzega tego wspólnego związku między tymi problemami, że bardzo często, z wyłączeniem oczywiście Państwa tutaj obecnych, lekarze dalej podzielają taką dwudziestowieczną wizję medycyny. Please let me explain using a very simple visual metaphor. Pozwólcie, że wyjaśnię to posługując się taką bardzo prostą metaforą wizualną. Imagine a 19th century sailor exploring these islands, which are in the Far East. And he sees those islands as being separate. Wyobraźcie sobie żeglarza XIX-wiecznego, który bada te wyspy. To są wyspy położone na Pacyfiku w Azji. Widzi je jako szereg odrębnych szczytów. But then in the 20th century we develop oceanography. And now the sailor understands that those islands are not separate, they're joined up. They're the tips of a mountain range that is under the surface. Ale dzięki rozwojowi oceanografii w XX wieku ten sam żeglarz mógł się dowiedzieć, że to są jedynie szczyty tego samego łańcucha górskiego. Here you have the 20th century doctor. I tutaj macie lekarza z XX wieku. I was taught at medical school that heart disease and cancer and osteoporosis were separate diseases. Mnie na studiach uczono, że nowotwory, choroby serca, osteoporoza to są te osobne, odrębne wyspy. Tell you that now we understand they are connected. They are part of an underwater mountain range, and the name of that mountain range is chronic inflammation. Dzisiaj wiemy już na pewno, że to są tylko fragmenty tego jednego większego problemu ukrytego pod falami oceanu, który moglibyśmy nazwać chronicznym stanem zapalnym. Too many doctors are still specialists. The cancer doctors do not talk to the heart doctors, and they do not talk to the neurogeriatricians. But we should all, you see, what they don't understand, that all of the problems that we deal with clinically are all, it's all the same thing. Dzisiaj myślę, że w medycynie mamy ciągle zbyt wielu specjalistów, którzy bardzo wąsko patrzą na swoją działkę medycyny, nie rozmawiając z kolegami z innych specjalizacji. Kardiolodzy nie rozmawiają z onkologami, onkolodzy z neurologami, chociaż tak naprawdę mierzą się z jednym problemem, tylko pod innym kątem. Same problem, different clinical manifestations. Ten sam problem, inne objawy kliniczne. So how does chronic inflammation cause tissue damage in so many different parts of the body, resulting in so many different symptoms? Jak to jest możliwe, że te chroniczne stany zapalne przekładają się na uszkodzenia tkanek w całym organizmie, powodując tak wiele różnorodnych objawów? The biochemistry has now been
completely explained. Cały aspekt biochemiczny tego zjawiska jest dzisiaj już całkowicie jasny. The process of chronic inflammation involves many different receptors, many enzymes, many mediator compounds, many structures at the surface of the cell and of the nucleus. It's very complicated. We call it the inflammasome. Cały ten proces zapalny, który określamy jako inflamazom, jest bardzo złożony, wiąże się z aktywnością wielu enzymów, wielu receptorów na powierzchni i wewnątrz komórki, wielu innych elementów. And we divide the inflammasome into two functional compartments. Ale żeby to trochę uprościć, możemy powiedzieć, że w tym inflamazomie możemy wyróżnić dwie takie strefy, dwa elementy podstawowe. Now the first compartment, we can think of it as a place where the lipids, the dietary lipids, are absolutely critical. Pierwszy z nich. This is where the 6-3 ratio is important. To jest ta część, w której niezwykle istotną rolę odgrywają lipidy, czyli kwasy omega 6 i omega 3 i ich wzajemny stosunek. I'm sure many of you know that omega 6 fatty acids from plant oils can cause or increase inflammation. The omega 3s from fish oil reduce inflammation. So it is the 6-3 ratio that is important. Więc myślę, że większość z Was już słyszała, że zwiększona obecność kwasów omega-6 pochodzących z roślin sprzyja nasileniu się stanów zapalnych, podczas gdy kwasy omega-3 pochodzące z ryb zmniejszają to zjawisko. If you have too many sixes and not enough threes, the first mediators or messenger substances that you make will be pro-inflammatory. Jeżeli w naszym organizmie mamy przewagę kwasów omega-6, to wywołuje to działanie prozapalne. But actually, that's not so important. Ale okazuje się, że to samo w sobie nie jest aż tak istotne. Because all of these, the only thing that these messengers do is that they attract certain types of immune cells and they cause edema, an accumulation of fluid. Okazuje się, że te mediatory, które są wówczas uwalniane, nie mają aż takiego bezpośredniego przełożenia. Bezpośrednim efektem jest tylko nagromadzenie płynów. Jeszcze nie zaczyna się uszkodzenie tkanek na tym etapie. Uszkodzenia zaczynają się w tej drugiej części inflamazonu. Because when you have edema, it leads to the breakdown of these intramolecular, I would call them structures, which are called lysosomes. Ponieważ kiedy ten proces na pierwszym etapie zaczyna się nasilać, dochodzi do uszkodzenia takich cząstek międzykomórkowych, które określamy jako lizozomy. I think some of you know what lysosomes are, but perhaps some don't. Myślę, że nie wszyscy tutaj może zdają sobie sprawę, czy rozumieją, co to są te lizozomy. Who knows what a lysosome is? Kto wie, o co w tym chodzi? Yes. Lekarze oczywiście. Okay, but many people don't. The lysosomes. When you have edema, the lysosomes start to break down. And when they break down, that activates the second half of the inflammasome. Rozpad lizozomów w wyniku przewagi kwasów omega-6 uruchamia nam jak gdyby tę drugą część inflamazomu. When those lysosomes break down, they release very destructive enzymes. They're called matrix metalloproteases. Rozpadające się lizozomy uwalniają bardzo szkodliwy enzym MMP. And these enzymes cause destruction of tissue, whether it is bone or cartilage or the lining of the artery, they destroy everything they touch. A ten enzym ma już bardzo konkretne działanie destrukcyjne na każdą tkankę, z którą ma styczność. Czy to będzie kość, czy to będzie tkanka mięśniowa, czy skóra. Now they are called matrix metalloproteases because they destroy what we call the extracellular matrix. Enzym MMP niszczy to, co określamy jako matrycę międzykomórkową. Now I'm sure that you've seen in the spring, if you pick up a stone or a wheelbarrow, you see a leaf like this, which has been partly destroyed. That is a kind of matrix. Zapewne spotkaliście się kiedyś, nie wiem, wiosną, może pracując w ogrodzie,
z liśćmi o takim wyglądzie, częściowo już zniszczącymi. To jest, daje na pewne wyobrażenie, jak ta matryca międzykomórkowa wygląda. It is this matrix that holds all of the soft cells, the soft tissues of the leaf together. That is like the skeleton of a leaf. Można powiedzieć, że to jest taki jakby szkielet liścia. Ta struktura, która podtrzymuje tkanki miękkie zawarte w tych, tych przedziałach między włóknami. We also contain this matrix. Ale w naszym organizmie też istnieje podobna matryca. This is a three-dimensional mesh of microfibers that holds all of our cells together, keeping them in the correct orientation, allowing organs to function. To jest zdjęcie 3D właśnie takiej matrycy złożonej z mikrowłókien w naszym organizmie, które utrzymują wszystkie komórki na swoim miejscu i pozwalają na właściwą pracę organów. If this mesh is damaged or destroyed, all of the cells disappear. There is nothing to keep them in place. The tissue dissolves. Jeżeli ta siateczka, to rusztowanie zaczyna się psuć, zaczyna się uszkadzać, komórki, które znajdują się między nią, znikają, rozpuszczają się w pewnym sensie. Now, I think you've heard of these enzymes. Myślę, że słyszeliście o tych enzymach. Because these are the same enzymes that are produced by the so-called flesh-eating bacteria. Bo to są dokładnie te same enzymy, które wytwarzają bakterie żywiące się ciałem ludzkim. If you have an infection with these bacteria, you turn into goulash. Infekcja takimi bakteriami może no, zasadniczo zrobić z nas gulasz. This is not special effects. To nie są efekty specjalne. This lady has been infected with flesh-eating bacteria and they have destroyed the skin, the muscle, the ligaments and the bone. They are extremely destructive. To jest efekt skrajnej infekcji. Ta kobieta straciła tkankę kostną, mięśniową, wszelkie włókna, więzadła, chrząstki. But when these enzymes are released very slowly, over time, they lead to the breakdown of bone, cartilage, arterial tissue, nerve cells. This is how chronic inflammation leads to slow tissue damage. Ale jeżeli ten sam enzym uwalniany jest nie przez bakterie, tylko przez nasz własny organizm, uwalniany jest powoli, to efekty może nie są tak drastyczne na pierwszy rzut oka, ale powoli uszkadzane są równie skutecznie tkanki w naszym organizmie. So two parts of the inflammasome. The top part can be rectified by increasing your intake of omega-3s. The second part can be switched off. The enzymes can be blocked by polyphenols. I obie te części inflamazomu mają swoją... istnieje na nie pewna substancja, czy istnieje sposób zapobiegania ich działaniu. W pierwszym wypadku potrzebujemy spożywać odpowiednią ilość kwasów omega-3. W drugim działanie samych wydzielonych już enzymów blokują polifenole. Now we can begin to see why we have so much more degenerative disease. Because our intake of omega-3s and polyphenols, both of them have fallen significantly. I teraz możemy zrozumieć, dlaczego tak drastycznie narasta zjawisko chorób chronicznych. Ponieważ zarówno kwasy omega-3, jak i polifenole w naszej diecie są coraz mniej obecne. When you look at the ratio of omega-6s and 3s in our diet, you can see that starting in about 1900, it starts to change. 6s go up, 3s go down. Widać na tym wykresie, że gdzieś tak około początku XX wieku zawartość kwasów omega-6 w naszej diecie zaczyna wzrastać, omega-3 spadać. It is now in Europe almost 15-1. W Europie ten stosunek wynosi przeciętnie około 15:1 na korzyść omega-6. This is very abnormal. To jest absolutne odstępstwo od normy, jakiej potrzebuje nasz organizm. And if you look at our intake of polyphenols, that has also changed. It has fallen by 90%. Zawartość polifenoli w naszej diecie spadła o jakieś 90%. All of this has been published in the Journal of the Royal Society of Medicine. Wszystkie te informacje pochodzą z dziennika Królewskiego Towarzystwa Medycznego w Wielkiej Brytanii. And has been accepted by the clinical scientific profession. I są absolutnie podzielane wśród lekarzy prowadzących badania kliniczne. So the implications are very clear. To stop chronic inflammation, we need omega-3s and we need polyphenols. We need them both.
Więc wniosek jest dość prosty. Żeby zapobiec problemowi chorób chronicznych, potrzebujemy zarówno omega-3, jak i polifenoli. Niektórzy korzystają z takich kapsułek z olejem rybnym, z tranem. Herbalife sells fish oil capsules. Sprzedaje je na przykład Herbalife. It's good business. Dobry biznes. How many of you take fish oil capsules? Kto z was z takich kapsułek korzysta? Before. There's no reason to. We have done many, many clinical trials, and we have shown in the last 23 major clinical trials, fish oil has no effects. Myślę, że nie ma co sobie głowy zawracać. Przeprowadziliśmy w ostatnim czasie w sumie 23 badania. Wszystkie potwierdziły, że olej rybny nie ma istotnego przełożenia. It does not protect against heart attacks, or strokes, or dementia, or age-related macular degeneration. We know this. Nie chroni ani przed chorobami serca, ani przed demencją, ani przed problemami neurologicznymi. It is a false hope based on bad science. Jest to fałszywa nadzieja oparta na kiepskich podstawach naukowych. And for Herbalife and other companies to sell fish oil is, in my view, grossly unethical. I moim zdaniem to, że Herbalife, wiele innych firm w dalszym ciągu wprowadza takie produkty, jest to mocno nieetyczne. Where does the idea come from? It comes from studies that were done half a century ago amongst the Inuit. Skąd się to wzięło? Skąd sam pomysł? Z badań przeprowadzonych w XX wieku nad dietą Eskimosów, Inuitów. Widzicie tutaj na zdjęciu, że oni wszyscy jedzą właśnie sobie kapsułki z olejem rybnym. Can you see the capsules? Widać kapsułki? No, they did not eat fish oil capsules. Nie no, oczywiście nie jedli żadnych kapsułek. Actually, they didn't eat oily fish. W ogóle nie jedli nawet ryb, tłustych ryb. Only for 2 or 3 weeks in the year when the fish were running. Przez 2-3 tygodnie w roku, owszem, ponieważ wtedy akurat te ryby się pojawiały. Natomiast przez resztę roku zasadniczo ryby nie są obecne w ich diecie. Their most important source of food was marine mammal, whale, seal, walrus. Ich podstawowym źródłem pożywienia są ssaki morskie, wieloryby, foki, morsy. And so we started to look at the meat and the oil of these animals, and it does not look like the fat from terrestrial animals. Zaczęliśmy więc badać mięso i tłuszcz tych ssaków i okazało się, że zwłaszcza tłuszcz wygląda znacznie, znacznie inaczej niż mięso ssaków lądowych, które znamy. So for those of you who have butchered an animal or have seen an animal being butchered, you know that the fat, a cow, a pig, a chicken is pale, it's cream, maybe it's slightly yellow or orange. That's quite common. Kto z Państwa wie, jak wygląda świeżo po zabiciu tłuszcz czy sadło krowy, świni, kurczaka nawet, zdaję sobie sprawę, że to sadło, ten tłuszcz ma kolor taki biały do kremowego, może żółto-pomarańczowego maksymalnie. But the fat from these animals has a brown color. Tłuszcz tych zwierząt, o których mówimy, ssaków morskich, ma kolor brązowy. And when we look at the body fat of Eskimos who eat this food, it has that same brown color. I w badaniach przeprowadzonych na samych Inuitach okazało się, że tłuszcz w ich organizmach również ma kolor brązowy. Stąd pojawiło się u nas pytanie, jakie jest źródło tego koloru. Przebadaliśmy w tym celu cały skomplikowany system, cały łańcuch pokarmowy tamtego środowiska. We asked the question, and this is well known, where do the omega-3s come from? Zadaliśmy pytanie, skąd biorą się te kwasy omega-3? They do not come from the fish. They do not come from the krill. They come from the plants at the bottom of the marine ecosystem, the marine algae. Ich pierwotnym źródłem wcale nie są ryby, nie jest kryl, czyli te drobne krewetki, skorupiaki, którymi ryby się żywią, ale glony morskie. This is the same brown color. To jest ten sam brązowy kolor, ta barwa, która przechodzi potem na tłuszcz. And that color is very important. Ta barwa ma bardzo istotne znaczenie. How is it possible that the omega-3s, which are very fragile molecules, how could the omega-3s travel through so many layers to finally arrive in the Eskimo?
Jak to możliwe, że kwasy omega-3, bardzo delikatne, bardzo kruche substancje, dają radę przetrwać, przejść cały ten proces łańcucha pokarmowego i nie znikają, nie niszczą się w międzyczasie? If you open a fish oil capsule, within a few minutes, if you smell it, you can tell that it is starting to oxidize. These molecules are very, very easy to break down. Jeżeli weźmiecie na łyżeczkę albo rozłupiecie taką kapsułkę z olejem rybnym, to w ciągu kilku minut, nawet węchem, czujemy już, że zaczyna się utleniać. So how could the omega-3s travel from here to the top of the food chain, the inlet, and remain intact? Jakim cudem tutaj w tym łańcuchu pokarmowym, który może trwać do roku, dwóch, one cały czas tam są? You must remember that this process occurs over up to 5 years. Może ten proces może trwać nawet do 5 lat. What is protecting those omega-3s during that long, difficult journey? Nie coś, co te kwasy omega-3 chroni, co nadaje im trwałość. It's not vitamin C. To nie jest witamina C. It's not vitamin E. Ani witamina E. It is an antioxidant that is produced by the same seaweeds that produce the omega-3. To jest przeciwutleniacz wytwarzany przez tą samą roślinę, ten sam rodzaj glonów, co same kwasy omega-3. And these are polyphenols, but a very special kind of polyphenol. Jest to pewien szczególny rodzaj polifenolu. They're called fluorotannins, and they are fat soluble. Fluorotaniny, rozpuszczalne w tłuszczach. And that is why they travel with the omega-3s through the whole food chain. I dlatego właśnie razem z kwasami omega-3 przechodzą całą drogę łańcucha pokarmowego. Protecting them for up to 5 years. Chroniąc kwasy tłuszczowe do nawet 5 lat. And we have tested this. We didn't run the test for 5 years because we weren't patient enough. So we accelerate the aging process. Nie mieliśmy na tyle cierpliwości, żeby sprawdzać to na przestrzeni aż 5 lat, więc proces na warunkach laboratoryjnych trochę przyspieszyliśmy. To jego efekty. This study was done with the Norwegian government. To są badania przeprowadzone z udziałem rządu norweskiego. We take different forms of omega-3, we give different antioxidants, and we test to see how effective those antioxidants are, how long they protect the omega-3s for. Łączyliśmy zestawy różnych rodzajów, różnych źródeł kwasów omega-3 z różnymi rodzajami przeciwutleniaczy i sprawdzaliśmy ich trwałość. The environment that we create is designed to reproduce the environment that activate that you see inside a human being. Środowisko, w jakim je umieściliśmy, przypominało na tyle, na ile było to możliwe, to środowisko, które istnieje wewnątrz naszego organizmu. Under these conditions, astaxanthin is really hardly effective at all. Jak widać, astaxantyna nie przynosi prawie żadnych rezultatów. Vitamin E is a rather better antioxidant. Witamina E jest zdecydowanie lepszym przeciwutleniaczem. Unfortunately, we now know that vitamin E in many circumstances becomes a pro-oxidant and actually accelerates the damage of the fish oil. Ale niestety okazuje się, że w bardzo wielu przypadkach, w wielu środowiskach witamina E zmienia swoje działanie i z przeciwutleniacza staje się proutleniaczem i wręcz przyspiesza to tempo. It is only when you use the fat-soluble polyphenols that we see the real protection starting to appear. Dopiero kiedy połączyliśmy kwasy omega-3 z oliwą z oliwek, zauważamy rzeczywisty, istotny efekt, jeżeli chodzi o przedłużenie trwałości tego produktu. So here we have the fish oil and fat-soluble polyphenols, and there the omega-3s are protected until 35 hours have passed. Tutaj, gdzie widzimy to połączenie, trwałość przekroczyła 35 godzin. Well, we stopped the experiment at 35 hours because the laboratory technicians said we would like to go home now. Badanie przerwaliśmy, bo technicy w laboratorium stwierdzili, że mają dosyć, muszą kiedyś wrócić do domu. Ale to nie jest tak, że ta trwałość już wtedy się skończyła. But it protects them for far longer than that. Ta trwałość, możemy się spodziewać, jest jeszcze dłuższa. They are so effective that the Iceland fishing industry is now using these polyphenols to preserve their fish. Efekt jest taki, że dzisiaj na Islandii branża rybna korzysta z tych polifenoli również w takim celu, żeby po prostu przechowywać dłużej złowione ryby. So why is it important how long this protection is? Dlaczego jest to tak istotne, jak długo trwa ta ochrona? Because when you swallow a fish oil capsule, it must move to the stomach.
Where it could be for anything, it could be as much as an hour. Dlatego, że jeżeli spożyjemy olej rybny, to on przechodzi przez nas przewód pokarmowy, trafia do żołądka i może się tam znajdować nawet do godziny. Then it passes into the small intestine for let's say 20 to 30 minutes. Potem przechodzi do jelita cienkiego, przez jakieś trwa to 20-30 minut. From there it is absorbed and passes to the liver. Potem do wątroby. Another hour. Znów godzinka. In the liver it is incorporated into LDL cholesterol. W wątrobie staje się częścią cholesterolu LDL. Several more hours. Poświęcamy na to kilka godzin. Then it enters the general circulation and moves towards the peripheral tissues. I wreszcie trafia do układu krwionośnego, który doprowadza te substancje do całego organizmu, do wszystkich tkanek. And then very slowly, those fatty acids are built into the cell membranes of the peripheral tissues, and that is where they become active. I tam dopiero powoli zaczyna się wbudowywanie tych kwasów tłuszczowych w nasze tkanki. Więc daje to pewne wyobrażenie, ile czasu trwa ten proces. This whole process can take 24 hours or more. 24 godziny lub więcej. Astaxanthin can't do it. Vitamin E can't do it. Only the lipophilic, the fat-soluble polyphenols will protect the omega-3s for long enough. Tylko polifenole rozpuszczalne w tłuszczach stanowią tutaj odpowiednią ochronę dla omega-3. But even that is not the most important part. Ale to też nie jest ciągle najważniejsze. Perhaps you remember a few slides back I showed you that the polyphenols play a very important role in switching off the second half of the inflammasome. Mówiłem kilka slajdów temu, że polifenole oprócz tego odgrywają bardzo istotną rolę w blokowaniu działania tych szkodliwych enzymów, dolnej części inflammazomu. So these polyphenols have a dual function. They protect the omega-3s, they chaperone them to the tissues, and then they act together with the omega-3s to switch off chronic inflammation in every tissue of the body. Więc polifenole mają podwójną i to w obu aspektach bardzo istotną rolę. Po pierwsze, zapewniają trwałość kwasom omega-3, eskortując je w pewnym sensie do komórek, a po drugie, same w sobie przeciwdziałają efektom niszczącym nasze tkanki, które pochodzą od enzymu MMP. This has all been published again in the Journal of the Royal Society of Medicine. To również zostało opublikowane w formie artykułu przez Królewskie Towarzystwo Medyczne w Wielkiej Brytanii. Here you can see me and my colleague Dr. Szabolcs Lady, who is at the University of Pécs in Hungary. To jest artykuł autorstwa mojego i mojego kolegi z Węgier, z Uniwersytetu w Pécs. According to academia.edu, which is one of our sites that monitors scientific publishing, this paper was in the top 5% of all science papers last year. Według portalu Akademia.edu artykuł ten był należał do 5% najbardziej popularnych, najczęściej czytanych w ubiegłym roku. What we understand now is that it was not just the omega-3 in the Eskimo diet that was protected. We thought it was one thing because we think like pharmaceutical scientists, but it was not one thing, it was a binary weapon. Myśleliśmy do tej pory, że wszystko sprowadza się do kwasów omega-3. Tak, nasze myślenie też przypominało to myślenie XX-wieczne, gdzie skupiamy się tylko na jednej rzeczy, wąsko się jak gdyby na nią ukierunkowujemy. A okazało się, że tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma elementami, że jest to działanie dwukierunkowe, dwutorowe. It is not omega-3 that will help you. It is the combination of omega-3s and polyphenols that exists in oily fish or that exists in almond oil. To nie omega-3 same w sobie mogą pomóc, tylko ich połączenie z polifenolami, które istnieje właśnie w tych naturalnych glonach bądź w oleju Balance. Now Andrew mentioned the test, the blood test that we utilize. Andrzej wspomniał tutaj o teście krwi, z którego bardzo często korzystamy. We have an enormous evidence base now, over 165,000 samples. Dzisiaj mamy już ogromne źródło w postaci ponad 160 tysięcy testów. We are now the world experts in 6-3 ratios. We know more about this than anybody else. When other scientists want to ask questions about this, they come to us. Dzięki tej ogromnej bazie staliśmy się światowym liderem, jeżeli chodzi o analizę stosunku kwasów omega-6 i omega-3. Eksperci z całego świata zgłaszają się do nas po informacje właśnie w tej dziedzinie. And I can tell you that those of you who are doctors, those of you who are patients, this is something that you should experiment.
I myślę, że szczególnie tym z Państwa, którzy jesteście lekarzami, ale też pacjentami, mogę to polecić zdecydowanie, że warto taki eksperyment przeprowadzić. Here we have an intervention which will certainly cause no harm. Takie badanie nie wiąże się z żadnym zagrożeniem. Unlike many of the drugs that we use. W przeciwieństwie do wielu leków, z których korzystamy na co dzień. But which will most certainly switch off chronic inflammation. Ale mamy dużą szansę, że jeżeli będziemy konsekwentnie z tego skorzystać, to wygasimy te stany zapalne w naszym organizmie. And help to stabilize almost every degenerative disease where it has been used. I jeżeli zaczniemy to stosować, to mamy bardzo dużą szansę na ustabilizowanie, na zatrzymanie każdej choroby degeneratywnej. We are not in opposition to pharmaceutical medicine, but we provide a complementary approach. Nie chcemy stawiać się w opozycji wobec branży farmaceutycznej, ale raczej jako takie uzupełnienie jej działalności. It's very obvious that the majority of the drugs that we use are really, they are helpful, but they are helpful by reducing the intensity of symptoms. They do not address the underlying disease condition. Zgadzam się, że bardzo wiele leków, które są nam oferowane przez branżę farmaceutyczną, jest dla nas korzystnych, owszem, ale przede wszystkim skupiają się na ograniczeniu czy wytłumieniu efektów, objawów problemu, a nie jego źródła. By combining these two approaches, you can address the fundamental nature of the disease, and in this way, over time, the necessity for the pharmaceuticals becomes less and less. Łącząc oba te podejścia, możemy zająć się tym problemem u jego źródła, u jego przyczyny i z czasem potrzeba korzystania z leków dodatkowych będzie coraz mniejsza. So here we have the 63s and the polyphenols. We can test for the 63 ratio. In the next generation of tests, we will also test the polyphenols. Na razie nasz test obejmuje badanie stosunku kwasów omega-6 do omega-3, ale pracujemy już nad tym, żeby wzbogacić go też o badanie zawartości polifenoli. And in clinical practice, this is our first approach, to rebalance the 63 ratio, to add the polyphenols, to switch off chronic inflammation. I właśnie to jest nasz cel, żeby poprzez zrównoważenie poziomu kwasów omega-6 i omega-3 i dodatkową porcję polifenoli wygasić stany zapalne w organizmie. But, I'm sure you know, many people do not like to drink oil. Ale tak się składa, pewnie wiecie, że wiele osób nie przepada za piciem oleju. We try to make it taste better, but to be honest, you don't enjoy it. Neither do I. Staraliśmy się, żeby ten smak jakoś poprawić i tak dalej, ale bądźmy szczerzy, no to nie jest jakaś przyjemność. Dla mnie również. So we have formed a partnership with a very highly regarded developmental company in Australia called Pharmaco. Weszliśmy więc we współpracę z pewną bardzo interesującą, bardzo innowacyjną firmą z Australii, mianowicie Pharmaco. Pharmaco, through our partnership with Pharmaco, you can see that we have an intellectual and academic partnership with many of the top research institutions in Australia. A poprzez Pharmaco nawiązujemy współpracę pośrednio z całą serią podmiotów naukowych w Australii. What we have is something that the pharmaceutical industry calls SMEDS. That is a drug delivery system, self-microemulsifying drug delivery system, SMEDS. Very, very new technology and a very important one. To, co zyskaliśmy dzięki tej współpracy, to jest dostęp do SMEDS, czyli, jak to określa skrót, samoemulsyfikującego się sposobu dostarczania leków. Congratulations on translation. Right. Termin polski właśnie powstał. Się go wymyśliłem. So in the pharmaceutical sector we are using this to enhance the bioavailability of certain drugs, but in the nutritional sector we can use it to improve the palatability and bioavailability of many lipid soluble nutrients. Rozwiązanie to jest stosowane w branży farmaceutycznej do wielu celów, żeby zwiększyć skuteczność absorpcji leków. Ale my tutaj możemy wykorzystać to również po to, żeby ten produkt miał przyjemniejszą, bardziej taką akceptowalną do spożycia formę. What we're talking about here is very simple physical chemistry. There is no biochemical change involved. We are simply restructuring the lipid nutrient. To, co tutaj chodzi, to jest bardzo prosta chemia, nie jest to jakieś skomplikowane działanie biochemiczne. Chodzi tutaj tylko o to, żeby zmienić strukturę tych lipidów.
slide. I won't show you the detail. You can't really see it. But what happens is this: we can take a lipid such as fish oil that has been treated with SMEDs. You can see that very quickly it mixes and becomes completely dispersed in water, or milk, or wine, or pivo, in anything you like. Tak jak widać na tym slajdzie, lipidy takie jak olej rybny w połączeniu właśnie z tym SMEDS bardzo szybko rozpuszczają się, czego nie można powiedzieć o normalnych tłuszczach, i równomiernie są rozmieszczone w płynie, jakikolwiek by to był płyn, czy to będzie woda, czy mleko, czy piwo. Once you have done this, the feeling of the oil and the taste of the oil completely disappears. W momencie, kiedy produkt będzie tak rozpuszczony, nie ma ani smaku, ani zapachu oleju rybnego. Because the oil has become dispersed. It is a microemulsion. The oil has now disappeared. You cannot detect it. W tym momencie przybiera to formę mikroemulsji. Olej jest rozproszony w całym płynie w równomierny sposób. This is what the micro-micelles look like. To jak wyglądają te mikrokomórki w przybliżeniu. They are very, very small indeed. Po prostu są bardziej rozbite na znacznie mniejsze cząsteczki. Our technology is very, very sophisticated. We measure all of these microns. We look at the average size and it is very tightly controlled. Nasza technologia pozwala dzisiaj nawet na to, żeby zmierzyć wielkość tych cząstek, więc jest to wszystko poddane bardzo pieczołowitej, bardzo dokładnej kontroli. So you can see that the size of the microns, the size of these products is extraordinarily small. They're all very tightly controlled. They're all in this size range. They're below 5 microns. To są bardzo, bardzo niewielkie, bardzo drobne cząsteczki, tak jak widać to na tym wykresie. What does that do to the nutrient? It increases the uptake. It increases bioavailability. Jakie ma to działanie z perspektywy naszej przydatności dla naszego zdrowia? W bardzo dużym stopniu zwiększa zdolność absorpcji danej substancji. Now, who needs to improve the uptake of fish oil? Most of you can absorb it perfectly well. Większość z nas nie ma potrzeby, żeby zwiększać zdolność absorpcji oleju rybnego w naszym organizmie. Nie mamy takich dysfunkcji. But significant numbers of people have problems with absorption. Ale bardzo duża część społeczeństwa takie problemy ma. So, for example, people who have gallbladder or gall duct, bile duct problems, who cannot produce bile salts. And that is very important because that is what emulsifies oil naturally. Osoby, które mają problemy z woreczkiem żółciowym, osoby, które wskutek czy wycięcia takiego woreczka, czy jego dysfunkcji nie mogą emulsyfikować tłuszczów w naturalny sposób, tak jak to działa w naszym organizmie. So people with gallbladder problems, people who no longer have a gallbladder, cannot tolerate large amounts of fats or oil. They can't do it. Tacy ludzie mają bardzo duże problemy z absorpcją większych ilości tłuszczów. Zasadniczo muszą je eliminować z diety, jak tylko się da. Ale u takich osób, jak pokazują nasze badania, kiedy podajemy im tłuszcze już w takiej preemulsyfikowanej formie, absorpcja poprawia się pięciokrotnie. An increase of 4 times in this test, but it's very similar. And then here you've got, So we're showing you the same thing again and again in all the studies that we've done. The improvement is very significant. It's very consistent. Tutaj minę kilka slajdów. Zasadniczo pokazują one po raz kolejny, potwierdzają wyniki innych badań mniej więcej z podobnymi rezultatami. We're not using curcumin, but we did a study with curcumin as well. And here you can see that's the standard curcumin, that's the Aquacel curcumin. Here again, exactly the same phenomenon. Przeprowadziliśmy też badania nad kurkuminą. Tutaj widać kolorem czerwonym standardowa kurkumina i też zwiększony poziom absorpcji zaznaczony kolorem niebieskim. Now there's three different forms of SMEDs. There is a synthetic form which we use in the pharmaceutical sector, but for working with food ingredients, we use an emulsion system which is completely natural. It is derived from citrus fruit. Istnieje kilka form, zasadniczo trzy stopnie jak gdyby syntetyczności SMEDS. W branży farmaceutycznej jest to zwykle forma czysto syntetyczna. My korzystamy z formy naturalnej pozyskiwanej dzięki owocom cytrusowym. And we are already developing products both for the supplement industry, the pharmaceutical industry and also for cosmeceuticals.
Dzisiaj powstają już produkty oparte o tę technologię nie tylko w branży suplementów, nie tylko w branży farmaceutycznej, ale też w kosmetologii. But I tell you that the most successful development so far has been with AquaX. This is the best in the class. Ale mogę was zapewnić, że najlepszy produkt tego typu to jest AquaX. Is it possible to demonstrate? Do we have a video? Yeah, we have. Oh, we have a video. So here's an example. This is just water. There we're adding, that is a fish oil, which we have added a dye to make it obvious. To jest olej ryby do wody i potem AquaX. So the oil has disappeared. The oil has disappeared into the water. Olej rozpuszcza się, emulsyfikuje w wodzie. And this is stable. It will remain like that for 12 months. I to ta substancja ma charakter stabilny. Przez 12 miesięcy ona się nie zacznie znowu zbijać w grudki. I can tell you 12 months because the oldest product we have, the oldest example is now 12 months old and it still looks exactly the same. 12 miesięcy przynajmniej, bo najstarsza wersja, najstarsza taka próbka, jaką mamy w laboratorium, właśnie niedawno skończyła 12 miesięcy, ciągle nic się nie zmieniło. So with this product, we first of all we stop the chronic inflammation, we slow down the rate of tissue breakdown, and now the next thing we do is we give you all of the vitamins, minerals, and most importantly, the phytonutrients that you need to rebuild the tissue that was damaged. Więc ten pierwszy produkt, o którym mówiliśmy, pozwala nam chronić organizm przed stanami zapalnymi, pozwala ograniczać uszkodzenia tkanek. A teraz przejdę do drugiego produktu, który pozwoli nam te tkanki odbudować poprzez fitoskładniki odżywcze, poprzez witaminy, minerały, które zawiera. Szczerze mówiąc, spożywanie witamin, minerałów tak w postaci osobnej, niezależnej nie daje dużych efektów. Much more than that. Zdrowe odżywianie potrzebuje czegoś znacznie, znacznie bardziej efektywnego. A wide range of phytonutrients that we now understand are absolutely critical for your long-term health. Bardzo szerokiego wachlarza fitoskładników odżywczych, które dzisiaj już wiemy są niezbędne dla naszego zdrowia. They are not yet categorized as vitamins because, frankly, the medical profession moves very, very slowly. But I'm very sure that within the next 5 to 10 years they will be recategorized as essential micronutrients. Wiele z nich do dzisiaj jeszcze nie uzyskało oficjalnie statusu witaminy. Niestety tutaj cała ta procedura medyczna następuje bardzo wolno, ale jestem przekonany, że w ciągu najbliższych lat wiele z nich zostanie określonych jako witaminy, jako niezbędne elementy dla naszego zdrowia. Króciutko powiem o tym, co my tutaj mamy. Mamy tutaj cały zasób standardowych znanych witamin, ale to jest jedynie niewielka część receptury. You'll see here that the doses are actually quite moderate. We do not believe in pharmacological doses. We are using physiological doses. Dawki, jak zwrócicie uwagę, są niewielkie, nieznaczne. Nie wierzymy, nie jesteśmy zwolennikami dawek farmaceutycznych, zdecydowanych, ostrych, tylko raczej takie właśnie naturalne, fizjologiczne. High doses, very high doses of some of these nutrients can actually be harmful. Wysokie dawki części z tych substancji mogą być szkodliwe. So what we do is we take average nutritional profile of today's diet and we raise it up to the nutritional profile that you find in the so-called blue zones. Więc w jaki sposób do tego doszliśmy? Stworzyliśmy przeciętny profil współczesnej diety, porównaliśmy go z takim samym profilem dla tych tak zwanych niebieskich stref i po prostu stwierdziliśmy, co tam trzeba uzupełnić, czego brakuje. Do you all know what the blue zones are? Wiadomo, co chodzi z tymi niebieskimi strefami? No. Okay, very quickly. They are islands in geographically defined or historically defined where people ate a diet that was much higher in its nutrient value and they had far better health than we do, very little degenerative disease. Są takie miejsca na świecie, czasem rzeczywiście są to wyspy w fizycznym znaczeniu, czasami są to takie wyspy społeczne, małe środowiska, populacje ludzkie, które na przestrzeni wieków odżywiały się inaczej, ich dieta była znacznie bogatsza w składniki odżywcze, co do dzisiaj przekłada się na znacznie mniejszą obecność chorób degeneratywnych, lepszą jakość życia, zdrowia, dłuższe życie i tak dalej. So our formula raises you to the blue zone level, which is associated with much better health. Więc ta receptura pozwala nam osiągnąć taki poziom odżywiania, jaki występuje w tych populacjach. So here are some of the vitamins. Here are some more, here are some trace elements, all the usual things. Tutaj widzimy cały zestaw witamin, minerałów, pierwiastki śladowe. More trace elements,
i jeszcze trochę pierwiastków śladowych. Then we add vitamin E. Witamina E. But now it starts to become a little more specialized. The pharmaceutical industry usually uses D-alpha tocopherol, which is synthetic. Not a good idea. There are 8 different forms of vitamin E with different structures. They all have different roles in the body. We have included all of them. Branża farmaceutyczna zwykle ogranicza się do syntetycznych alfa-tokoferoli w ramach witaminy E. My stwierdziliśmy, że warto tutaj dać całe spektrum, jest przynajmniej 8 rodzajów, które mają też inne działanie dla naszego organizmu. Now you can see here is an array of those other carotenoids and xanthophylls that we understand are important in protecting different parts of the body. Cały szeroki zakres karotenów, ksantofili i tak dalej. A little bit of Q10, not much, because frankly you don't need it. If you have really good nutrition, you can make your own Q10. Bardzo niewielka dawka Q10. Zasadniczo nie jest to potrzebne, jeżeli nasza dieta jest odpowiednia, organizm sam to wytwarza, ale taka niewielka dawka nie zaszkodzi, może być jakimś wsparciem. But we added it because the people who sell Q10 market it so aggressively that everybody thinks they need it. Ale zdecydowaliśmy się dodać tę substancję ze względu na to, że jest ona tak agresywnie reklamowana przez wiele firm, że no, dla celów takich poprawienia wizerunku stwierdziliśmy, że warto ją dołączyć. Then we added Wellmune. I wreszcie dodaliśmy Wellmune. Some of you might know Wellmune. For others, perhaps it's a mystery. I'll tell you a little bit about it. Być może niektórzy z Was już wiedzą, co to jest. Dla niektórych może ciągle jest to niejasne. Zaraz wytłumaczę. Until recently, I chaired the scientific advisory board of a company called Biothera, which is the market leader in this sector. Do niedawna byłem prezesem rady naukowej w firmie Biothera, która jest światowym liderem w produkcji tych substancji. We worked with the National Institutes of Health in America, and we spent over $350 million of research on this one molecule. Na tą jedną cząsteczkę wydaliśmy w Stanach Zjednoczonych ponad $150 milionów na badania nad nią. I wykazaliśmy ponad wszelką wątpliwość, że jest to najskuteczniejsza substancja podnosząca odporność, jaka jest na dzisiaj znana. In fact, it is so effective that the Pentagon is now discussing with us, as the Canadian Department of Defense, stockpiling this material to protect their populations in the event of a biological attack. Jej znaczenie jest tak istotne, tak ogromne, że dla ilustracji Pentagon i kanadyjski Departament Obrony negocjują właśnie z nami opracowanie dużych zasobów właśnie tej substancji na wypadek ataku biologicznego dla ochrony populacji. It does two things. Ma ona działanie dwojakie. It raises your resistance to infection by bacteria and viruses. Podnosi odporność na infekcje wirusowe i bakteryjne. And it reduces your tendency to allergy. I zmniejsza naszą podatność na alergię. These may seem like different effects, but they are actually deeply connected. Może się wydawać, że są to dwie zupełnie różne rzeczy, ale tak naprawdę między oboma tymi problemami jest znacząca łączność. I won't discuss this now, but if you're interested, we can talk about it later. Teraz nie będę o tym mówił, nie mamy na to czasu, ale jeżeli ktoś będzie zainteresowany, mogę potem do tego wrócić. But you see, now we're just getting going, because here are some more compounds that are in the same formula. W dalszym ciągu nie skończyliśmy jeszcze listy składników tego produktu. Including a whole range of different polyphenols. Cały szeroki zasób różnych polifenoli. Some are water soluble, some are fat soluble. They go to different parts of the body. They give you protection in different parts of the body. They act like an umbrella. Niektóre rozpuszczalne są w wodzie, inne w tłuszczach. Odpowiadają na potrzeby różnych tkanek, różnych części organizmu. Jest taki parasol ochronny rozpięty nad całym naszym ciałem. These are extremely potent molecules. Są to niezwykle istotne, niezwykle potrzebne związki. So potent that EFSA has given a claim for this dose of aldurate pain. Ich działanie jest tak skuteczne, że EFSA wprowadziła oficjalną dawkę dopuszczalną tego produktu. Tej substancji. Even this small dose, they accept, reduces the oxidation of LDL cholesterol in the body. Jest to dopuszczalne oświadczenie medyczne, że nawet tak mała dawka oluropeiny
przynosi konkretne korzyści dla zdrowia. The same polyphenols that are in balance oil, almost exactly the same polyphenols that you find in the Eskimo diet. To są dokładnie te same polifenole, co w oleju Balance, prawie te same, co w diecie Eskimosów. So everything that I've shown you, that is all in that one formula, but there was room for one more compound. Więc prawie wszystko już tutaj jest. Tylko jeszcze jedna substancja. Rodanide. Rodanid. Are any of you, do any of you study biochemistry? Yes. Ktoś tutaj zajmuje biochemią? Chemiczkę mamy, magister chemii. Chemist. Okay. Wykładowca na uniwersytecie. University. Excellent. Sport. Excellent. Then you are familiar with rodanide? Więc wie pani, co to jest rodanin? Rodanki, tak. Trucizna generalnie, ale w bardzo małych ilościach. It's generally a poison, but in very small doses. Exactly. Can you tell us its other name? A poda pani drugą nazwę tej substancji? Rodanek cyjanek. Why do we put poison in our supplements? Dlaczego do naszych suplementów dodajemy truciznę? Can you tell me why? Wytłumaczy pani? Pełni taką rolę ochronną w wypadku tkanki, która się zmienia nowotworowo. Ona niszczy komórki nowotworowe na początku. Żyły, pasa, żyły. It destroys, destroys in its early stages the cancer cells, as well as fungi and bacteria, parasites. Very good. Very good. We know that in medicine, everything is a poison. It only depends on the dose. Wiemy, że w medycynie wszystko jest trucizną. Kwestia dawki. Do you know who said that? Kto to powiedział? Paracelsus. Paracelsus. Yes, it's true. In large amounts, this is a poison. To prawda. W dużych ilościach to oczywiście jest skuteczna trucizna. But in small amounts, it is an essential micronutrient. Ale w niewielkich jest to naprawdę istotny składnik odżywczy. The immune system uses this to kill bacteria and to prevent viral replication. It is very important to our ability to resist infection. Jest to bardzo istotna broń wykorzystywana przez nasze białe krwinki do niszczenia bakterii i do blokowania namnażania się wirusów. Now it used to be present in our diet in many foods, but our intake of these substances has become less and less and less. This is another reason why our immune systems are not working properly. Jest to w naturalnej diecie jeden z jej stałych obecnych elementów i nie było potrzeby pozyskiwać go jakoś dodatkowo. Natomiast w tym momencie istnieje potrzeba, tak jak w wielu innych przypadkach, żeby dodatkowo się suplementować tą substancją i dlatego mamy dzisiaj większe problemy z odpornością. Naturally we are very careful with the dose. Oczywiście należy być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o dawkę. 10 mg. 10 mg. This is the same amount that you will find in a helping of sauerkraut. To jest taka sama ilość, jaką znajdziecie w jednej porcji kiszonej kapusty. Nobody dies from sauerkraut. Ktoś umarł od kiszonej kapusty? Even if you ate the entire, do we have any extent? If you ate a month's supply of extent, it would not kill you. Nawet jeżeli spożyjecie miesięczną porcję, to nie zabije was. So what benefits would a supplement like this have? Well, we don't know because we cannot measure it, but we can measure it in mice. Na ludziach nie robimy takich badań, bo nie wolno, ale przeprowadziliśmy badania na myszach. When we give mice these kinds of supplements, their lifespan increases by 11%. That is the equivalent of 8 more years of life. Przeprowadziliśmy badania z taką właśnie suplementacją na myszach i okazało się, że żyły one o 11% więcej przeciętnie. Dla ludzi to by było 8 lat życia dłużej. They did not age in the same way. I nie starzały się w taki sam sposób. Their brains did not age. Ich mózgi również nie ulegały starzeniu. They did not develop dementia. They were able to learn twice as rapidly as the mice which did not have the supplement. Nie pojawiała się u nich demencja, a proces uczenia się następował dwa razy szybciej niż w grupie kontrolnej. And in the mice which already were less than healthy, which is who we are, you can see here there was an increase in life expectancy of nearly a third.
that would give us, if we can make the transition, that would give us the approximate equivalent of an additional 20 years. A w podgrupie myszy, które już jak gdyby na starcie miały trudniejszą sytuację, miały jakieś obciążenia genetyczne, ich długość życia zwiększyła się przeciętnie o 28%. Bardzo często również nas dotyczy. Tak znowu, przeliczone na warunki ludzkie około 20 lat. But I would settle for an extra 10. Tak, myślę, że nie 10 dodatkowe też by zadowoliły. Okay, so this improves your general health, your general prospects, your immune system. Now let's talk about physical appearance, because for many people that is also important. Mówiliśmy o kwasach omega-3, o ich działaniu, mówiliśmy o naszej odporności. Pomówmy teraz o tym, jak zadbać o formę i dobry wygląd. Tematem tej części jest mikrobiom. Zapraszamy na kawę, sugerujemy krótką przerwę i zaraz się spotkamy. Dziękuję.